Do paragrafu 19 ustęp 4. Także ten wniosek został złożony na skutek informacji uzyskanych, na skutek tak naprawdę prośby z Urzędu Miasta o dokonanie przesunięcia środków na nowo utworzony, mający powstać paragraf 4580, a chodzi o zapłacenie odsetek, o czym później będę mówił. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie wniosku? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały. Tak jak Państwu już wspomniałem, wobec naliczenia odsetek ustawowych w związku z opóźnieniami w płatnościach faktur za zakupy dokonane na potrzeby Rady Dzielnicy 11 zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na odpowiednim paragrafie. Krótko mówiąc, miasto, w trudnej sytuacji finansowej zwleka z zapłaceniem za usługi, które przewidzieliśmy w ramach planu finansowego. I stąd jest ta konieczność zapłacenia odsetek za zwłokę spowodowaną przez miasto. Ale tutaj w grę chodzi przesunięcie tak naprawdę po 10 zł na te odsetki. Oprócz też tutaj proponujemy przesunąć kwotę 1400 zł, 1400 zł na paragraf 4210 zakup materiału wyposażenia. Otwieram dyskusję nad projektem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Oczywiście pani po 10 zł, ale na co idzie te 1400, bo tutaj nie wiem. Zakup materiałów i wyposażenia. Ale jakie wyposażenia, jakich materiałów? Znaczy chodzi o bieżące materiały związane z funkcjonowaniem tutaj dzielnicy. Jeśli ktoś z Państwa radnych jest w tej sprawie. Materiałów biura. Nie wyposażenia. Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem według druku 6812. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest projekt uchwały.